Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w 27 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, kontynuujemy odbijanie Vanguardu. Myślę, że to już jest odpowiedni moment. Ojej, ale ścięło na to, żeby to zrobić. Zostały nam chyba dwóch dowódców nam zostało. Tak mi się wydaje. Z czego tam będzie oblężenie dosyć duże, szczególnie w jednym miejscu, gdzie szamanów jest aż trzech. Spróbujemy podnieść ten kamień, bo może... To dla mnie za ciężkie. Niestety nie. Ten kuferek pominęłam ostatnio, nie otworzyłam go, to mój błąd, a w środku był sen. To się akurat może przydać w jakimś momencie jeszcze. No i tak, i tutaj zostawiliśmy orków, tutaj będzie kolejny dowódca, tutaj już w sumie chodziliśmy, byliśmy tutaj. Natomiast, no, my sobie weźmiemy tych orków tak w miarę, no. I nauczyłam się robić kołowrotki, bo mi napisano, jak mam to robić, także myślę, że możemy wykorzystać nasze nowe umiejętności. Tylko nie trafiłam, więc może, dobra, olejemy. Dobra, wycofamy się troszeczkę, dlatego że nie chcę, żeby się wszyscy rzucili na mnie naraz. Okej, wy macie chyba jakieś problemy egzystencjonalne. Będziesz krwawić. Szczególnie ten jeden ork, który pobiegł gdzieś tutaj. Mi się wydaje, że on do nas wróci, prędzej czy później. Ewentualnie ja już go pokonałam? Chyba nie. Prędzej będzie znowu w tym miejscu, gdzie był. To nic nie da. Tak myślałam. Dobra, chodź. A, bo wy się triggerujecie na tamtych. To możliwe, że ten jeden ork gdzieś tam poszedł do... Tak, oni się z nim biją. Dobra, ogarniemy. Miałam powiedzieć, że dostaliście pierdolca. Ja wlazłam w tekstury, także też nie było zbyt przyjemnie. No tam będzie największa jadka, w tamtych ruinach. Kurde, to jest najgorsze miejsce, jakie istnieje. Dobra, amnezja. Dziękuję serdecznie. Tu jest kolejna paczka z bronią. Tych paczek jest od groma. Mi się wydaje, że jest ich aż za dużo w tej grze. No i tam na dole jest największy rozpierdziel. Ale szczerze, jesteśmy blisko bardzo odbicia już tego miasta. Raczej tych zgliszczy. Okej, już nawet wyleciał przywódca. Ale mamy szczęście, bo się cofnął. To dla mnie nawet i lepiej. Dobra, fajnie. Tamten się nie skapnął, że przywódca gdzieś wyleciał. Tam nie było szamana? Nie pamiętam. Mamy przywódcę ogarniętego. No mam nadzieję, że szamana nie było tutaj w tym domku. Porąbię cię na kawałki. Dobra. Okej, to ty. Zatrzymaj się. Dobra, słyszę za sobą. Aj, nie zdążyłam.
F5 zrobimy. Dobra, sprawdzamy, czy czegoś tutaj nie ma. Jest metalowy kufer. A w nim nic zbytnio ciekawego. I kolejny metalowy kufer. Sztaba magiczna. Ja cały czas liczę na tą czystą, ale prawda jest taka, że... chyba mogę sobie pomarzyć. Znaczy wiecie, chwilowo mi jest niepotrzebna, ale to zawsze lepiej mieć niż nie mieć. No i dobra, i tutaj... tam po drugiej stronie już żeśmy byli. Teraz pytanie, jak to miejsce ogarnąć? O nie, dobrze. Jak ten kretyn tak będzie z kuszy do mnie strzelał, to nie będzie dobrze. No i pięknie o to mi chodziło. Chyba dobrze wiecie dlaczego, bo jakby on we mnie trafił, to by jeszcze ten drugi się rzucił. Gościu. Jesteś mój. Dobra, tam się ich rzuciło paru. Zatrzymaj się, mora. Dobra, zrobimy F5. Dobra, nawet zdążyłam. Dobra, bo tutaj jest już niebezpiecznie, bo tu są ci szamani. Zabiję cię. Nie! Kurwa mać. Zwaliłam to. Nie przeżyjemy tego tutaj raczej. No, będzie trudno. Szczególnie, że oni się tu będą schodzić teraz. Jak ja to przeżyję, to jestem bogiem chyba. O, masakra. O nie, nie wierzę w to po prostu. Dobra robota. Blisko było. Bo wiecie chyba, co ja chciałam zrobić, no nie? Chciałam się tego szamana po prostu jak najszybciej pozbyć. Tylko, że tamci mnie przyuważyli i się zrobiła jadka totalna. Jakbym od niego nie dostała, to by było dobrze. Dobra, jest okej. Zatrzymaj się. Tak też możemy zrobić. Żeby wyciągnąć właśnie tych tam z tyłu. Dobrze. Tylko do tego szamana, żeby się dostać. Jesteś mój. Dobra, tak też może być. Nie spodziewałam się, że gościu mi tu wyjdzie. Dobra, byleby nie tam za blisko. W
Wybaczcie tę taką moją ciszę, ale ja po prostu jestem bardzo solidnie skupiona. Jesteś. Dobra, to było dobre przedsięwzięcie całkiem. Dobra, teraz możemy zrobić chyba F5. Jest trochę bezpieczniej. Dobra, jest was więcej. Ła. Ajajaj, dostałam nieźle. Dobrze, teraz wyszło lepiej niż się tego spodziewałam. Dobra. To nawet jestem usatysfakcjonowana. Co my tu mamy? No, nic ciekawego raczej. Pulpicik możemy przeczytać. Tu jest napisane coś o alchemii. Dobra. Okej, czyli tam została ta chata tylko z tym szamanem. Tylko, że tam jest ich chyba trzech. Albo dwóch. Zabijecie. Ale w sumie... Ja widzę, że tutaj ci przeciwnicy... Zatrzymaj się, Mora. Jest okej. Dobra, ciebie weźmiemy tu na boczek. Widać nawet tego jednego szamana. Będziesz krwawić. Dobra. Czuję, że mamy to pod kontrolą. Ja po raz pierwszy naprawdę tak w taki taktyczny sposób odbijam tą stolicę, bo zawsze wiecie, to był po prostu wjazd na pełnej, próbowanie przeżyć, używanie ekwipunku do bagowania gry. A teraz jestem z siebie naprawdę dumna, że robię to w taki naprawdę taktyczny sposób, który jest przemyślany. Dobra. Spróbujemy tu wbiec. Urżnę ci łeb. No jakim prawem? Dobra, to był tylko jeden szaman, okej. Okay. Chyba ostatni z dowódców, jak najbardziej. To pięknie. I stara skrzynia do kolekcji. Otwieranie zamków, to chyba to miało być taką główną rzeczą. I dobra. I to już jest chyba wszystko w tym miejscu. Tam jeszcze widzieliśmy małą grupkę orków. Teraz też możemy zrobić inne zadanie jeszcze. Fajnie. Cieszę się bardzo. Tu możemy jeszcze te chatki zbadać sobie. W tej akurat nic nie ma. Tam byliśmy, ale tu jeszcze możemy zbadać. Tu nic ciekawego. Tutaj metalowy kufer. Też nic ciekawego. Taki raczej zwykły. Kufarek. No i dobra, i paczek z bronią już żadnych nie ma. Tu byłam. Tam byłam, bo widzę. Tu już mamy w sumie czystą drogę. Wiecie co? To zróbmy tak. Weźmy sobie George'a już ze sobą i on mi pomoże z tą ostatnią grupką. Bo i tak musimy go przeprowadzić.
Zresztą możemy oddać zadanie. Rozmawiałem z Charypto o ognistym pucharze. Doskonale. My próbujemy od wielu dni, ale na próżno. 5 orkowych przywódców nie żyje. Chwała Inosowi! Naprawdę jesteś bohaterem, wiesz, przybyszu? To wszystko, co udało mi się uratować z dobytku mieszkańców miasta. Zabiorę się niezwłocznie za odbudowę miasta. Niechaj Inos oświetla ci drogę. No, bardzo dużo udało ci się z tego dobytku. Jesteś z zewnątrz, prawda? Liczę, że masz więcej odwagi niż ci wszyscy tchórze. Jak mogę ci pomóc? Pytanie, jak możemy sobie pomóc nawzajem, bracie. Muszę się dostać do zamku. A tobie pewnie przydałby się pomocnik i towarzysz w nadchodzącej przygodzie. Będę walczyć u twego boku. Po co chcesz dostać się do zamku? Muszę się skontaktować z Kobrynem, dowódcą Straży Królewskiej. Muszę mu powiedzieć, że niektórzy przeżyli i wciąż walczą o przetrwanie. Dobra, to chodź. Za mną. Ruszajmy! Troszeczkę mi się gościu tutaj zbagował. To nic. Idziesz za mną? Idziesz. To super. No i fajnie, będziemy mieli zadania załatwione. Problem jest tylko z tym zadaniem, z tymi piłami, kilofami i tym dziadostwem. Bo problem jest taki, że ciężko jest te rzeczy znaleźć tak o luzem. Najprościej jest bijąc niewolników i to jest troszeczkę żart. I to taki duży. Dobra, tutaj w sumie byliśmy, ale możemy się przejść tędy. Idziesz? Idziesz. Tu też pamiętam, że leżały jakieś paczki chyba z bronią, ale szczerze nie zależy mi jakoś bardzo na nich. Tutaj nam została jedna chata do obadania i ten mały obozik. George nam pomoże po prostu. 4 orków zostało dosłownie. Już ściął jednego. Dobra, wypróbujemy trochę kołowrotka. Dobra, nie udało mi się. Co jak co, ale ten cios jest głupi. Słabo może? Dobra, fajne miałeś rzeczy, było ich bardzo dużo. Nawet jakiś kuferek był tutaj. No to też był raczej taki zwykły metalowy. Nie ten arcytrudny. Tych arcytrudnych można znaleźć troszeczkę fajniejsze jednak rzeczy. No i tutaj też można znaleźć parę kuferków. Po tej stronie. Dobra, bo ty robisz dziwne rzeczy, chodź ze mną. I tak, została nam jedna chatka do ogarnięcia. Czyli tutaj. Zgarnąć parę przedmiotów, które tu mogą być. Patrzę, czy nie ma paczki z bronią. Ale chyba nie. A tutaj w środku też kuferek. I to wszystko. Nie rób dziwnych rzeczy. Chodź, George. Patrzę na ciebie. Widzę, co odpierdzielasz. Dobra. To idziemy go odstawić. I zobaczymy, czego się dowiemy. Idziesz, idziesz, idziesz. Tu jeszcze nie zebrałam, co ciekawe, broni. No, niestety. Znaczy, jest bardzo fajny sposób, żeby go przeprowadzić. Co prawda on jest totalnym cheaterstwem i bugowaniem gry. Ale wiecie, że na przykład on idzie z nami i my idziemy sobie tym skrótem tam właśnie górą do Vanguardu, tam do króla i on idzie po prostu ścieżką tak bokiem, o. Tak, przez całą trasę i nagle wychodzi na miejscu.
ale to czasami nie wypala i on się po prostu gubi albo go ktoś atakuje. I bezpiecznie jest go po prostu przeprowadzić już po całej akcji, żeby nic się złego po prostu z nim nie stało. Dobra, do kogo chciał przyjść? Chyba do Kobryna? O właśnie. Pięciu orkowych przywódców nie żyje. Ha, cholera, wiedziałem, że potrafisz zrobić niezłe zamieszanie, ale to... Jesteś najlepszym wojownikiem, jakiego spotkałem, a spotkałem wielu. Wspaniałe złoto za wspaniałe zwycięstwo. Dobra. Sprowadziłem tu paladyna George'a. Do pioruna, więc na zewnątrz faktycznie zostali jacyś wojownicy. Zajmiemy się nimi, kiedy tylko zabezpieczymy tę część miasta. Prawdziwe złoto za dobre wiadomości. Proszę, weź je. No i dobrze. Z George'em chyba jeszcze mogę pogadać chwilę. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Dobry z ciebie człowiek. Proszę, weź te mikstury lecznicze. Coś mi się zdaje, że ci się przydadzą. No teraz może już niekoniecznie, ale na ogół tak. Dobra, może ogarniemy to zadanie jeszcze z tym tutaj gościem. Tylko trzeba będzie pobić niewolników, to od razu uprzedzam. Że innego sposobu na to nie znam. Zorganizuję wam narzędzia. Dobrze. Na początek 10 młotów. Nie pogardzimy też 5 piłami. Potrzebujemy też 20 kilofów. Hej, nie patrz tak na mnie. To nie ja rozpętałem wojnę. Zobaczę, co się da zrobić. Proszę, 20 kilofów. Doskonale, dziękuję. No i dobra. No to co, pójdziemy najlepiej do Cape Dan. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. I pójdziemy ogarnąć resztę rzeczy, czyli młotki i piły. Ty akurat piłujesz, ty używasz młotka, no wszystko gra. Dawaj, piłę. W sumie wytrych też. Tragedia. Młotek i wytrych. I musimy troszeczkę jeszcze poczekać, aż oni będą znowu to robić, i tak w kółko, i tak w kółko. Mi się kojarzyło, że to był jeszcze jeden niewolnik, bo ja biłam więcej ludzi. Ty, chodź tu. Ty na pewno masz jakiś młotek. Kurde, nie masz. Masakra. No, ty idziesz teraz młotkować. Zawsze biją małego. Ten tekst jest świetny. Tak wiele ci zawdzięczamy. Tak, ja was też biję przy okazji. Gościu, rób coś. O, mamy w ogóle 20 punktów. Ja bym chciała zainwestować w ogóle w kowalstwo. Jest 16:30, no to dlatego wy nie pracujecie. Idę się kimnąć do rana. A tak będzie lepiej. Pracujecie już? Tak jest, masz piłę. Dobra, i tamten jeszcze nie pracuje. Ale już mamy 5 pił. Młotków mamy 5. To jeszcze 5 razy muszę was zdzielić tylko w głowę. Pogadamy później. Szkoda, że wy nie pracujecie. Problem jest, że wy jesteście jedynymi osobami, które tutaj pracują aktualnie z miejsc, które odwiedziłam, bo są jeszcze w Silden, ale tam was oczywiście nie było. Zawsze biją małego. Dobra, dawaj młotek. Okej, ty sobie palisz teraz blancika, ty masz tutaj robotę. Dobra, wiecie co, skoczymy na chwilę do Redok. Bo ja bym się chciała kowalstwa nauczyć. Plus 20. Chyba, że ktoś inny mnie nauczy. Najlepiej do Redok. Oni może tutaj powstają, te sprawy. Dzisiaj ogarniamy takie drobnostki, które nam gdzieś zalegają po drodze. Tak w sumie. Tutaj też w Ardei zostało parę miejsc, gdzie można fajnie podekspić, ale kurde, wymagające są to dosyć miejsca. Na przykład jest jaskinia pod Redok, znaczy pod Cape Dan. I
przy plaży, jak się idzie wzdłuż Ardei, przy plaży do Vanguardu, to też są fajne rzeczy. I jest jeszcze jedna wysepka, na której nie byłam, z piratami. I tam też chyba nie ma akurat zbytnio nic ciekawego, ale warto tam też się udać. Nauczmy się kowalstwa. 19 punktów. No to jeszcze zrobimy tak. I mamy to. Wiecie, skoro mamy już ciężki pancerz, to wypadałoby to ogarnąć. Ty masz młotek. Hej! Odłóż broń. Widzisz? To nie było takie trudne. Atakuje mnie ktoś? Nie. Dobra, to dla odmiany pobiję kogoś innego, a nie tylko niewolników. Ile mamy młotków? 7? 7. Jak stoimy z czasem? Chyba fajnie. No fajnie. Chociaż dzisiaj się nastawiam na krótszy odcinek, żeby te takie właśnie zaległości ogarnąć. I może by iść wzdłuż tej plaży w sumie. Cholera, ale mnie boli łeb. Będziesz jeszcze bił dalej? Chyba nie. Może jednak? Będziesz. Ile mamy? 8. Dobra, to może wrócimy do Cape Dan. Pobijemy jeszcze 2 niewolników. Miałam powiedzieć, że nikt nie pracuje. Na szczęście ten idzie pracować. Czy ktoś tutaj jeszcze używa młotka? Chyba nie. O, teraz węzel jest w innym miejscu. Nie wiedziałam, że tak jest. Ktoś tu jeszcze coś przybija? Robi? Chyba niekoniecznie. Szkoda. O, jak pięknie. Jesteś akurat na miejscu. No, teraz miał piłę. Dobra, żebym się nie wygupiła. 10 młotków, 5 pił. Wracamy do Vanguardu. Wybaczcie mi, jeżeli taki sposób wam się nie podoba. Mi też się nie podoba, natomiast czasami jest to rzecz, którą po prostu zrobić trzeba. Szczególnie, że ja nie wiem, gdzie zdobyć te rzeczy. Oto 10 młotów. Dziękuję. Bardzo się nam przydadzą. Oto twoje piły. Wspaniale. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. No i dobra. I tu mamy kwestię zadań ogarniętą już. Cape Dan Montera. Tutaj jest fajnie. Paladin Konrad. No to Nemora nam została. Tylko, że musimy udać się na przełęcz do Warantu, a my stoimy tak z czasem, że my tego nie zdążymy chyba dzisiaj zrobić. Chociaż może byśmy zdążyli. Do Nemory. Będzie wygodnie? Będzie wygodnie. Najwyżej przedłużymy troszeczkę odcinek. Chociaż kurde, no nie chcę mi się tego robić, ale wypadałoby. Szczególnie, że to jest ostatnia rzecz, którą bym chciała zrobić tutaj. Już wykonaliśmy Warant, zrobiliśmy. Teraz co jedyne by nam zostało, to pozwiedzać okolice Mertany jeszcze tak solidniej, ewentualnie iść do Silden, ale... Chyba, żeby zrobić to Silden, żeby to tak zamknąć, żeby nam później Faring zostało tylko, zanim będę wracała do Nordmaru. Kurde, no. Wiecie co? Zrobimy jeszcze Silden. Nie będę się tak do tego Warantu pchała, bo mi się nigdzie nie spieszy. A w Silden też są fajne zadania, plus żeśmy tam troszeczkę już robili. Kusi, żeby odbić już Geldern, ale no w Geldern jest jazda bez trzymanki.
Gdzie by tędy przejść? Z Geldern sobie może pójdziemy do Sildan. Ja się nie będę aż tak spieszyć. Bo nie ma co tego robić. Zrobimy dzisiaj krótszy odcinek, takie około 40 minut. Czyli tak jeszcze z 10 sobie pobiegamy. I wyruszymy w stronę Sildan, bo teraz z biegiem czasu żałuję, że nie poszłam bardziej kanoniczną ścieżką. Czyli podobnie jak Dark Phoenix pisał, żeby ogarnąć to trochę w inny sposób. I najczęściej tak jak robiłam to zawsze. Tutaj się znowu Goblin zrespił. Kolejny X-Pick. Naprawdę? Naprawdę? Dałam się poobijać bez sensu. Dobra, bo ja nie mam czasu na takie pierdoły. Miałam powiedzieć o orkowie, ale ci orkowie są tutaj nie bez powodu przecież. Potrzebuję ciszy i spokoju. Dobrze, przecież masz ciszę i spokój. No dobrze. To zrobimy sobie ten teren. Jest krwiopijca i to nawet nie jedna. O, za mną była jeszcze jedna. Jakim cudem jej nie widziałam? Co was tutaj jest tyle? Ewentualnie wiecie, co zrobimy? Żeby tak też nie wybiegać, to się przejdziemy tą ścieżką do Trellis, tak? Tak jest. Bo nie szłam sobie tędy. A może byłoby fajniej iść tędy? Do Sildan to aż tak bardzo mi się w sumie nie spieszy. A tu mogą być jakieś fajne fanty. Jacyś fajni przeciwnicy do pokonania. Tak na luzie. Żeby też nie przeginać. Skoro byliśmy w okolicach Trellis, no to zbadajmy to przejście tutaj. Ono nie będzie jakieś bardzo skomplikowane, bo ja wiem dobrze, gdzie wyjdziemy i tak dalej, ale nie szliśmy tędy. I szczerze, coraz bardziej mam wrażenie, że wypadałoby się wrócić do Ardei i przejść się właśnie tą plażą, czy ogarnąć kwestię tych piratów na tej wysepce jednej. Takie, wiecie, drobnostki. Pozwiedzać jeszcze trochę tego świata, zanim pójdziemy gdzie indziej. Tu jest jakaś jaskinia. Tu jest więcej tych wilczków. Przecież mi się nigdzie nie spieszy. Już to parę razy przecież podkreślałam, że no gdzie mi się spieszy? Nigdzie. Tu są wilki. Mi się wydaje, że w tamtej jaskini są pełzacze, ale nie dam sobie obciąć ręki. W sumie... O nie, kamiennego korzenia nie zbieram. To nic nie da. No, ty już mnie atakujesz, dobra. Będą pełzacze. Albo wilki. Tu jest bardzo fajnie. Te ścieżki są porobione. Tam pominałam tą słoneczną jagodę, czy coś tam. No i dobra, i tu jest dalej Trellis, tu jest dalej topielec, nie jeden. Tam po drugiej stronie, w sumie w okolicach, ale to chciałam iść tam później w sumie. Jak się będę do Sildan wybierać. Bo tam też można parę terenów fajnych zwiedzić po drugiej stronie tej rzeki. Dobra. Wracamy do tej jaskini, sprawdzimy, co jest w środku. Bo myślę, że warto.
No i fajnie. Mam wrażenie, że jeszcze połowy świata nie zwiedziłam. Znaczy, no nie zwiedziłam, bo cały Nordmar jest do zwiedzania i Warant. A poza tym przecież to nie jest wszystko. Ale jaja, tu nic nie ma. Znaczy się, wygląda to tak, jakby miał tutaj ktoś obóz, natomiast obozu nie ma tutaj kompletnie nikt. Ależ dziwne miejsce. Ej, powinien tutaj ktoś siedzieć, byłoby fajnie. Za dużo jedzenia tutaj jest i wszystkiego. No i takie w sumie niepozorne kuferki. No spoko. Dobra, to wychodzimy stąd. Ja byłam pewna, że tutaj będą jacyś przeciwnicy. W tej jaskini chyba też dawno nie byłam. Deszcz nam się rozpadał. Mam nadzieję, że wam to nie będzie bardzo przeszkadzać. O, właśnie, słoneczne ziele. O to mi chodziło. No i dobra, i w sumie jeszcze trochę i będziemy na znanych już tam terenach. Tam na drugą stronę na razie nie będę przechodzić. Zaraz będziemy kończyć, tylko jeszcze zbadamy sobie te miejsca. Chyba mnie krwiopica atakuje. Tak jest. I to nie jedna znowu. To jest ten moment, w którym się przydaje odporność na truciznę. Bo ja muszę przyznać, że znowu ich nie widziałam. O, tam jest bizon. Cudnie. No i dobra, i to są już w sumie tereny praktycznie, gdzie byliśmy. Praktycznie, bo już niedużo zostało. Tu nawet jakiś kuferek jest w polu. Otworzymy go. Okej, całkiem fajne rzeczy. Dobra, tu już topielcy brak. Są kamienne korzonki. Kurczę, jeszcze kawałek się tym wybrzeżem tupta. Kolejny kufer gdzieś w polu i to nie jeden. Też mam wrażenie, że sobie nigdy tędy nie tuptałam tak sama w sobie. Tutaj coś jest. Czy to jest jakieś... Okej. O mój bo... Chyba trochę przegięłam. Jest cała watacha wilków. Nie widziałam tego. Dobra, dobra, bo tak to ja tego nie uderzę. Ale zamieszanie się zrobiło? Ała. Okej. Tego się nie spodziewałam. Miałam powiedzieć, że już znam tą okolicę, a jednak nie. Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że tędy w ogóle nie szłam jednak. I że to, co chciałam zobaczyć, to jest jednak dalej niż myślałam całe życie. O, i tam już byliśmy, dobra. I to jest dopiero tak naprawdę znany nam teren. Czyli w sumie ta watacha jest do nadrobienia.
Wilcze ziele tu rośnie, no nie dziwię się. Wilków było sporo. Chociaż to kawałek dalej. I sporo kuferków, które leżą bez żadnego właściciela. No dobrze, moi drodzy, no to wydaje mi się, że będziemy kończyć. Tu jeszcze kuferki, to obgrabiłam już. Wydaje mi się, że będziemy kończyć, tylko te wilki jeszcze mi chodzą po głowie, bo ich jest tu sporo. Się wypadałoby pozbyć tego. Cholerstwa. I wtedy będziemy mogli już ruszać. Mi się wydaje, że ta watacha wędruje, bo mi się kiedyś kojarzyło, że ona była w innym totalnie miejscu. No, nie, będzie rzeźnia. Mhm. Dobra, powiem tak, daję sobie z tym spokój. Takie watachy wilków nie są na moje nerwy, szczególnie dzisiaj, gdzie chciałam zrobić krótszy odcinek, więc moi drodzy, pożegnam się z wami w tym miejscu. Myślę, że ewentualnie od tej watachy zaczniemy w kolejnym materiale. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. No i myślę, że jednak się zdecyduję na to Silden i że pójdziemy tam po prostu w kolejnym odcinku, wrócimy się. I miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Tam też są w sumie takie spoko zadania. Troszeczkę trzeba pospacerować, poogarniać, ale to nic. Bo tak naprawdę do Warantu nam się jakoś bardzo nie spieszy. Dobrze, nie przedłużam. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się i cześć.